zaprasza na program. Projekt rewitalizacji obszarowej Łodzi został podzielony na 20 kwartałów. 8 z nich zostało uznanych za priorytetowe. W serii programów Łódź Rewitalizacja zaprezentujemy obszary, które będą realizowane jako pierwsze. Dziś teren wyjątkowy, kwartał Włókiennicza, obramowany ulicami Klińskiego, Jaracza, Wschodnią i Rewolucji. Jeżeli znajdziemy się tu, myślę, że za około 3-4 lata zobaczymy zupełnie inny świat. W tej chwili widzimy zaniedbaną, olbrzymią, z olbrzymimi problemami część naszego miasta, które jak widać po pięknych kiedyś kamienicach pozostały tylko i wyłącznie ślady ich piękności, tak jak willa Majewskiego za naszymi plecami, która zmieni swoje oblicze i zostanie przywrócona potomnym, bo tak naprawdę taki cel jest naszej rewitalizacji. Jeżeli chodzi o skalę działań, które zamierzamy przeprowadzić, oczywiście remonty kamienic komunalnych, ale również zamierzamy wspierać wspólnoty mieszkaniowe w remontach. Również prowadzimy rozmowy z właścicielami prywatnymi kamienic, żeby przyłączyli się do tego procesu. To jest w zakresie tych inwestycji największy zakres działania. Dodatkowo przebudowanie odcinków dróg, to jest przede wszystkim ulica Włókiennicza, która po przebudowie będzie ulicą z uspokojonym ruchem samochodowym, oddaną de facto mieszkańcom, czy też turystom i osobom odwiedzającym nasze miasto. Cała ta przestrzeń zostanie zapełniona rusztowaniami. Część budynków na pewno ulegnie rozbiórce, część zostanie dobudowana. Bardzo ważnym elementem programu rewitalizacji jest współpraca z mieszkańcami. Przeprowadziliśmy już serię z nimi spotkań, warsztatów, konsultacji. Ostatnie takie zorganizowaliśmy przy okazji konkursu architektonicznego właśnie na te dwa kwartały. Zadaniem architektów było stworzenie tutaj jak najbardziej przyjaznej mieszkańcom przestrzeni z ich współpracą. Zaproponowali stworzenie nowego pasażu, który połączy ulicę Włókienniczą z Jaracza. Powstanie przy szkole, która jest nieopodal, powstanie boisko, czyli całe centrum takie sportowe dla młodych ludzi, ale powstanie też szereg aktywności zostanie wybudowanych, które mają na celu podnoszenie kompetencji, przede wszystkim kompetencji społecznych. Stąd mieszkania chronione, rodzinny dom dziecka, czy centra obywatelskie. Centrum obywatelskie dla mieszkańców Łodzi powstanie prawdopodobnie przy ulicy Wschodniej 50. Tutaj będzie możliwość przygotowania wniosku do budżetu obywatelskiego, spotkania się również z przedstawicielami samorządu na różne spotkania, konferencje, ale przede wszystkim chodzi nam o to, żeby było miejsce do spotkań mieszkańców, żeby mieszkańcy mogli przyjść, wspólnie porozmawiać, przeanalizować wspólne problemy, być może jak je rozwiązać i oczywiście, co również bardzo istotne, miejsce dla spędzania czasu przez dzieci i młodzież, ponieważ z różnych diagnoz, z konsultacji społecznych wiemy, że w tym obszarze brakuje właśnie takich miejsc. Otwartą kwestią pozostaje zagospodarowanie podwórek i komórek, które znajdują się w głębi posesji przy ulicy Włókienniczej. Są one tak nietypowe jak te przy ulicy Abramowskiego, ale jednocześnie trudne zagospodarowania. Są niewielkie i niskie. To już od mieszkańców będzie zależało, czy zdecydują się wprowadzić tam usługi i otworzyć dla osób z zewnątrz te przestrzenie, czy jednak będą woleli zamknięte podwórka, takie, w których będą mogli swobodnie wypoczywać w sąsiedzkim gronie. Co jeszcze warto było może zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o projekt numer jeden, to aspekt turystyki, który zamierzamy wpleść bardzo mocno w tą przestrzeń. Zamierzamy zaprosić artystów światowej sławy, którzy pomogą nam tą przestrzeń zaaranżować w ciekawy sposób. Tak zwany kwartał Włókiennicza kojarzy się w większości mieszkańców Łodzi bardzo negatywnie właśnie z tymi zrujnowanymi kamienicami, z wieloma problemami właśnie również społecznymi, niskim poziomem bezpieczeństwa. W wyniku procesu rewitalizacji chcemy to zupełnie odwrócić i to ma być jeden z obszarów, który będziemy w pierwszej kolejności pokazywać, kiedy będziemy o naszym mieście mówić. Kwartał numer jeden, Włókiennicza, chociaż nie największy, to najtrudniejszy, najbardziej zdewastowany. Pierwszy, a więc modelowy. Jak mówią osoby odpowiedzialne za rewitalizację, jak tutaj się uda, to o resztę kwartałów nie będziemy się już martwić. Dziękuję za uwagę.